Monaco wystarczy wynik 2 do 0, więc no, patrząc na grę ofensywną jest to wynik jak najbardziej do osiągnięcia, nie będzie to. Ależ teraz akcja Mendy'ego, Mendy w polu karnym, Mendy blokuje wrzutkę, Stones, jeszcze i koniec, gol! Gol 1 do 0, Monaco, Kevin Babelotel, on zdobywa tego gola, Kylian Babelotel, 8 minuta spotkania i ten 18-latek znowu trafia, znowu raduje kibiców na Stade Louis II, 1-0. Nowy Kylian Uri, tak powiedział o nim Arsène Wenger, no Kevin Mbappé to jest bohater. Druga bramka w tym sezonie Ligi Mistrzów i Monaco. I Monaco rozpoczęła kapitanie to spotkanie. Będą emocje w następnych minutach, będą emocje, ponieważ ta szybko zdobyta bramka to jest to, co Monaco potrzebowało. Jeszcze wycofanie do Lemara. Lemar, bardzo dobry zwód do lewej nogi, wysokość pola karnego, blisko niego Stones. Lemar, obiega go Mendy, Mendy, płaska wrzutka, to jest 2-0 i to jest naprawdę kapitalna sytuacja dla Monaco, Fabinho, 29 minuta spotkania, ten wynik daje, ćwierćfinał, Monaco, mamy jeszcze dużo czasu, ale to jest knockout. To będzie mecz naprawdę bardzo emocjonujący, ponieważ Monaco odrobiło straty. Mbappé, Fabinho zdobywa bramkę. Pokazał się bardzo dobrze w polu karnym, strzelc ze swojej pozycji właśnie w pole karne, dostawił nogę, bo też tam próbował ratować w ślizgiem tę sytuację chyba Stones, jeżeli dobrze widziałem, ale faktem jest taki, że kolejny błąd defensywy Manchesteru City, no i Monaco ma bramkę na 2-0 i to oznacza, że teraz to Monaco jest 1/4 finału, z kolei Manchester City żegna się z jego mistrzów. Nie ma Francuza, tymczasem De Bruyne kapitalnie w kierunku Sterlinga, Sterling w polu karnym, Sterling Aguero! No teraz chciał wyłożyć piłkę jak na tacy Argentyńczykowi, natomiast w ostatniej chwili wybił piłkę z pola karnego. Andrea Raggi, jeszcze nie koniec, Silva podnosi piłkę do Sterlinga, Sterling był na spalonym, tak jest. Pokazuje to asystent Gianluca Rocchiego, przypomina nam sędziego tego spotkania. David Silva, prostopadle do Zane, Zane minął Raggiego, Zane w polu karnym, Zane Aguero, pierwszy strzał na bramkę. I to z 5 metra, bardzo wysoko ponad poprzeczką. Oczywiście tutaj obecność Jemersona była bardzo ważna, natomiast jednak tutaj mamy już chyba pierwsze koty za płoty, jeżeli chodzi o ekipę z Manchesteru. Manchester City. Coraz mniej czasu. Ale to jednak, Piotrek, musimy pamiętać o tym. City może dzisiaj nie iść. Moment. Prostym językiem, ale wystarczy im jeden gol. Może teraz David Silva. David Silva do prawej nogi, podanie do Aguero. Aguero, Subasic! Daniel Subasic, ależ interwencja teraz chorwackiego w ramę bramkarza. Ona była teraz szalenie ważna. Sterling, świetnie przyjął piłkę. Sterling, lewa noga, Sterling, Subasic, Zane, gol! Jest 1-2 i ta bramka może okazać się bardzo ważna dla The Citizens. Jest ten uprawniony gol, a City sobie na niego zasłużyło. No ale prosili się gracze Monaco na to, aby tutaj Manchester City strzelił bramkę na 2-1. Duży błąd Silibe, ponieważ on zaskoczył do Sané, bo też bardzo dobrze blokował Aguero Armani Touré, więc tutaj no, Aguero nie brał udziału w tej akcji, natomiast no, też nie winiłby bramkarza, ponieważ Subasic tę piłkę wybił instynktownie. No i tutaj zabrakło asekuracji ze strony Silibe. Mówiłem w tym meczu, że popełnia błędy w ustawieniu w defensywie prawej obrońca Monaco. To jest kolejna sytuacja, która tę tezę potwierdza. Kolejny raz. Piątka zawodników z księstwa w polu karnym. Właściwie gdzieś w okolicach szesnastki. Lemar podnosi piłkę. Bakayoko! Bakayoko! Mimo tego, że może po tym golu nie zagra w pierwszym meczu, ale trafia! Na 3-1! Znowu nam się wszystko zwraca! Monaco bliżej ćwierćfinału! No i teraz na pewno to będzie fenomenalna końcówka, ale poważny błąd Kolarowa, ponieważ Bakayoko urwał się od reprezentanta Serbii. Bakayoko strzela rzadko, ale być może jest to gol, który w pewien sposób wpisze tego zawodnika do nauk historii Monaco, ponieważ być może będzie to gol dający awans do ćwierćfinału dla drużyny prowadzonej przez Leonardo Jardima, ale perfekcyjna, dokładna co do milimetra centra po tym rzucie wolnym.
No i teraz nastroje na stadionie Monaco są naprawdę bardzo, bardzo optymistyczne. Wróciła nadzieja, wróciła ogromna radość na trybuny tego stadionu. Jednak to kończy się z wielkim happy endem dla Monaco, które w tym momencie oficjalnie jest w ćwierćfinale Champions League. To jest z pewnością niespodzianka, to jest z pewnością coś, czego mogliśmy nawet się nie spodziewać w tym sezonie, że tak wysoko zajdzie zespół z Francji. Nie będzie Paris Saint-Germain, a będzie Monaco. Francja ma swojego reprezentanta.